Jak osiągnąć finansową wolność w 10 lat? To chcecie poznać przepis na szybkie bogactwo, ale takie bez czarowania, w rodzaju wystarczy kupić kryptowaluty? No to idealnie trafiliście, bo jeden z widzów sprowokował mnie wczoraj takim mailem. Słuchajcie, obejrzałem trochę Twoich przydługich filmów na YouTube i w większości gadasz z sensem. Dziękuję. Dlatego mam dla Ciebie challenge. Zamiast opowiadać, jak inwestować na emeryturę, powiedz lepiej, jak mieć 10 baniek w 10 lat. Żebym od 35 urodzin nie musiał pracować. Pozdrawiam, Jacek. No właśnie, moja pierwsza myśl o roszczeniowiec pokolenia Z. No, dopiero co zaczął pracować, a już mu się nie chce. Ale dzisiaj rano pomyślałem, że to naprawdę jest ciekawe pytanie, no i mega wyzwanie. Bo jak odpowiedzieć krótko, ale na tyle konkretnie, żeby naprowadzić taką osobę na właściwie tory? Zdefiniowałem sobie takie zadanie. 10 baniek w 10 lat. Około 10 minut. Przede wszystkim to jest jak najbardziej możliwe, ale musisz zadziałać w niestandardowy sposób. Domyślam się, że raczej nie możesz dzisiaj odkładać po tam 83 333 zł co miesiąc przez 120 miesięcy, no bo wtedy byłbyś co najmniej członkiem zarządu spory spółki giełdowej i nie zadawałbyś takiego pytania. Zakładam zatem, że masz jakąś normalną, normalnie płatną pracę, traktujesz swoje pytanie poważnie. Także po pierwsze, gratuluję Ci tego, że znasz konkretną kwotę, która oznacza dla Ciebie finansową wolność, bo większość osób nigdy się nad tym nie zastanawiała. Skoro więc mowa o 10 pańkach, no to od razu ci powiem, że bardzo trudno będzie uzbierać je pracując na etacie. Nie jest to wprawdzie niemożliwe, bo jeśli w ciągu powiedzmy pierwszych 5 lat Dociągniesz do roli prezesa albo przynajmniej członka zarządu w dużej firmie, to przez kolejnych 5 lat dojdziesz do tych swoich 10 baniek, ale duża firma to taka, która zatrudnia co najmniej 250 osób lub ma aktywa powyżej 50 milionów euro. I sprawdziłem, że takich firm w Polsce jest 3,7 tysiąca. No i to jest zła wiadomość, bo nawet jak założymy, że średnio jest czterech członków zarządu na firmę, no to mamy raptem 14 800 stanowisk tego typu. Na etacie pracuje jakieś 15 milionów osób w Polsce, więc teoretycznie, jeśli dopiero zaczynasz, to takie statystyczne prawdopodobieństwo wynosi około 1 promila. Także ten sposób będzie mega trudny. Na etacie można oczywiście bardzo godnie żyć, no ale bogacenie się tutaj wymaga jednak cierpliwości. I oczywiście wiele osób dość szybko się orientuje, że na etacie o duże i szybkie pieniądze jest trudno. Dlatego co robią? Szukają skrótów i rzucają się na różnego rodzaju. Gry losowe. I kiedy mówię gry losowe, to nie mam na myśli tylko totalizatora sportowego czy zakładów bukmacherskich, ale też forex, spekulacje giełdowe, próby jakichś znalezienia drugiego Apple'a czy, czy Amazona we wczesnej fazie na giełdzie albo wspomniane właśnie we wstępie kryptowaluty. Generalnie dla mnie wszystko, co opiera się na, na takim założeniu, że kupię bardzo tanio i sprzedam bardzo drogo, choć tak naprawdę nie mam, nie do końca rozumiem, o co w tym chodzi, no to moim zdaniem są gry czysto losowe. No i oczywiście statystyka to statystyka, jeśli miliony ludzi grają, to z definicji jakiś odsetek z nich, jakimś odsetkowi z nich się poszczęści i oni będą nagrywać potem filmy o tym, jak obstawiać, żeby wygrać, ale zakładam, że odpowiedź w rodzaju, jak chcesz się szybko wzbogacić, to musisz mieć mnóstwo szczęścia, raczej cię nie zadowoli. Szczęście jak najbardziej się przyda. Ale nie wolno budować swojej strategii bogacenia się na szczęściu. No właśnie, ale skoro mowa o strategii, o inwestowaniu, jeżeli chcecie inwestować świadomie, to przypominam: finansowa forteca.pl, jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój. Kolejna mm, taka opcja na duże i relatywnie szybkie pieniądze, którą na pewno można rozważyć, jak ma się taki cel, jak, jak na żywic Jacek. To jest taka opcja quasi-etatowa. Mówię quasi-etatowa, bo ona nie wymaga pomysłu na własny produkt czy na własną usługę. I tą opcją jest na przykład yy, zostanie super sprzedawcą lub jeszcze lepiej kierowanie dużym zespołem sprzedażowym i wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wolumenu tej sprzedaży. No, dla przykładu, jeśli zajmujesz się na przykład sprzedażą kredytów hipotecznych i po wszystkich kosztach i potrąceniach z każdego udzielonego kredytu zarobisz 1% prowizji. No to wystarczy w tych 10 lat udzielić kredytów w wysokości 1 miliarda złotych, żeby mieć tych 10 milionów. Także przeciętna kwota kredytów w Polsce to jest 340 tysięcy. To nam daje 2942 zadowolonych klientów w ciągu 10 lat, raptem 295 osób rocznie przy średnim kredycie 340 tysięcy, także to dużo, no ale już wygląda bardziej realistycznie, prawda? Tylko Apel do Jacka, nie rzucaj wszystkiego, nie zostawaj nie doradcą hipotecznym, bo to sprawa znacznie bardziej złożona niż może się wydawać po tak uproszczonym przykładzie, więc jakbyś miał takie plany, to najlepiej pogadaj z naszym Sebastianem Bilskim przed tym, to on ci wszystko objaśni. Ale no, generalnie chodzi po prostu o to, że wszędzie tam, gdzie pojawia się solidna procentowa prowizja, na przykład agent nieruchomości, który sprzeda tych nieruchomości dużo albo kilka nieruchomości bardzo drogich. Albo doskonały prawnik, tak, wynagradzany procentowo od wygranego sporu sądowego na kwotę tam kilkuset milionów złotych, to wszystko zwiększa szansę na duże i szybkie pieniądze, no ale ma oczywiście swoją cenę. Nie? Wymaga wielkiego wysiłku, żeby takim wybitnym agentem czy wybitnym prawnikiem najpierw zostać. Także etat raczej nie, gry losowe, w tym spekulacje giełdowe, zdecydowanie nie. Zarabianie w oparciu o prowizję dużo lepiej. Natomiast, no, jak pokazują liczne statystyki dotyczące bogatych ludzi, relatywnie największe szanse na duże i szybkie pieniądze daje własna firma. Dlaczego? No, tutaj mamy największy wpływ na tempo swojego bogacenia się. Wchodzi w uproszczeniu o to, że żeby mieć tych 10 milionów złotych zysku, no to wystarczy wygenerować 100 złotych zysku na sprzedaży czegoś 100 tysiącom osób albo np. 1000 złotych zysku na sprzedaży czegoś 10 tysiącom osób. I to w perspektywie 10 lat jest wykonalne, tylko trzeba to zrobić z głową. No i co ja mam na myśli mówiąc zrobić to z głową? Pełno jest takich materiałów mówiących o tym, że najpierw musisz kilka razy zbankrutować, dopiero potem ci się uda. Ale to jest chyba najgorszy z możliwych sposobów na rozpoczynanie własnego biznesu. O wiele bardziej sensowne, a przede wszystkim mniej traumatyczne jest uczenie się na cudzych błędach i cudzych bankructwach i, i od razu budowanie tej swojej firmy na zdrowych fundamentach i co jest potrzebne, żeby taki fundament zdrowy zbudować? Ja widziałbym tutaj pięć bardzo konkretnych rzeczy. Po pierwsze, bardzo mądra alokacja własnego czasu. Druga sprawa, solidna finansowa poduszka na start. Trzecia sprawa, solidne podstawy wiedzy finansowej. Czwarta sprawa, otoczenie się właściwymi ludźmi. No i wreszcie punkt piąty, sensowny pomysł biznesowy I teraz dosłownie kilka słów na ten temat. Jeszcze chwilę mamy. Zacznijmy od tego czasu. 10 milionów złotych. Nie będziesz zdobywać w tempie liniowym, tylko na początku będzie to ślamazarne, a dopiero potem będzie wszystko przyspieszać. No ale już od samego początku będziesz musiał włożyć tu dużo wysiłku i moim zdaniem, aby w miarę solidnie się przygotować, to potrzeba co najmniej 2000 godzin takiej świadomej pracy. No I poświęćmy na te wstępne przygotowania 2 lata, czyli 730 dni. Odejmijmy 63 dni na jakieś wakacje święta, nikt nie jest maszyną, więc. Trzeba to wziąć pod uwagę, także chcąc dobić do tych 2000 godzin, musisz wysłupać 3 godziny dziennie na pracę taką koncepcyjną nad przyszłym biznesem. I tylko nie mów, że 3 godziny to za dużo, no bo to ty chcesz szybkich i dużych pieniędzy. Masz 24 godziny na dobę, 8 na sen, 8 na pracę, 3 na higienę, i dojazd i powrót z pracy, ubieranie się, tak więc zostaje co najmniej 5 do świadomego rozplanowania. Dlatego właśnie tą pierwszą umiejętnością do zdobycia jest bardzo świadome dysponowania tym najcenniejszym zasobem, czyli czasem. I też nie bez przyczyny wspomniałem o tych 8 godzinach pracy, bo zakładam, że nie jesteś szalony i bez dobrego przygotowania nie rzucisz swojego etatu. Dlaczego? No bo etat może być najlepszym sprzymierzeńcem twojego przyszłego biznesu. Nie tylko pomoże ci zdobyć praktyczną wiedzę, umiejętności, poobserwować od środka już działający biznes, ale pozwoli też poznać właściwych ludzi, odłożyć solidną poduchę bezpieczeństwa i ten kapitał na pierwsze miesiące działania. Najczęstszą i najważniejszą przyczyną upadku małych firm jest to, że kończą im się pieniądze. Dlatego właśnie drugi punkt, o którym wspomniałem to Solidna finansowa poducha. A jaki był punkt trzeci? Solidne podstawy wiedzy finansowej z naciskiem na podstawy. Nie musisz, broń Boże, robić dwuletnich studiów podyplomowych z finansów przedsiębiorstw, bo to naprawdę byłaby strata czasu. Ale nie możesz mylić przychodu z dochodem, brutto z netto, mieć finansów osobistych wymieszanych z finansami firmowymi, albo nie daj Boże uwierzyć w totalną bzdurę, że musisz robić koszty, żeby obniżyć podatek. No ale. Idźmy dalej. Punkt czwarty to właściwi ludzie. Sukces twojego biznesu w 100% będzie zależał od innych ludzi, od klientów, mentorów, twoich przyszłych pracowników. Dlatego musisz dobrze zrozumieć ludzką naturę, wiedzieć, co motywuje ludzi do podejmowania decyzji zakupowych, umieć się z nimi komunikować i potrafić negocjować. W ogóle najlepiej otoczyć się osobami posiadającymi wiedzy i umiejętności lepsze od twoich. I to dotyczy nie tylko mentorów, ale również, a w zasadzie przede wszystkim, Przyszłych pracowników, bo jeżeli będziesz chciał być najmądrzejszą osobą we własnej firmie, to taka firma raczej daleko nie zajedzie. I tak dotarliśmy do punktu piątego, czyli do Twojego pomysłu na biznes. Słuchajcie, z moich obserwacji wynika, że bardzo często znaczenie pomysłu jest przeceniane. I owszem, gdybyśmy myśleli o 10 miliardach w 10 lat, no to z pewnością jakieś super innowacyjne rozwiązanie o globalnym zasięgu to byłoby niezbędne. Ale 10 milionów w 10 lat? No to tu wystarczy po prostu robić trochę lepiej to, co już robią inni. No ale jak to? Przecież jest konkurencja. No jasne, konkurencja jest wszędzie, zawsze będzie, tego nie unikniemy. Ale nie patrzyłbym na konkurencję jak na przeszkodę w działaniu, tylko raczej jak na potwierdzenie, że w danej dziedzinie czy branży są pieniądze do zarobienia. Więc jeśli mowa o pomyśle, to przede wszystkim nie wpadnij w pułapkę polegającą na tym, że zaczynasz wymyślać biznes od siebie. Czyli mówić sobie, że zbudujesz go na przykład na własnej pasji. Bardzo często to słyszę, no, tak trochę przebarwiając. No, moją pasją jest gra na puzonie. To wyjątkowy instrument, jestem w tym świetny, więc połączę pasję z zarabianiem, podbiję świat, rozwijając w ludziach potrzebę nałogowego słuchania puzonu. To jest podejście od delikatnie mówiąc złej strony. Pamiętaj, że chcesz sprzedać coś 10 tysiącom osób za tysiaka albo 100 tysiącom osób za stówę, dlatego musisz zaadresować jakąś bardzo konkretną no i co najważniejsze już istniejącą potrzebę. Nie będzie potrzeby, to nie będzie sprzedaży. Czy dobra wiadomość jest taka, że ludzie paradoksalnie nie mają zbyt wielu potrzeb, także to oczywiście ty sam musisz zdefiniować w ciągu tych dwóch lat przygotowań, co jesteś w stanie robić bardzo dobrze, lepiej od konkurencji, ludzie ci za to zapłacą, ale te najbardziej podstawowe opcje biznesowe to w zasadzie są takie. Pomóż ludziom rozwiązać jakiś upierdliwy problem, spraw, aby coś było dla nich łatwiejsze, naucz ich czegoś pożytecznego, daj im większe poczucie bezpieczeństwa, daj im pozytywne emocje, spraw, żeby poczuli się lepiej, albo żeby wyglądali lepiej i tak dalej, albo jakaś mieszanka tego. Także zacznij od istniejącej potrzeby, którą będziesz w stanie zaspokoić w atrakcyjny dla ludzi sposób i duża liczba z nich będzie ci za to gotowa zapłacić. Także, no nie wiem, ja nie dostrzegam jakiejś powszechnie występującej potrzeby słuchania puzonu, no. Przepraszam wszystkich miłośników tego instrumentu za ten przykład, no ale wiadomo o co chodzi. Także na temat pomysłu w tak krótkiej odpowiedzi jest moim zdaniem nadto informacji, szczególnie w erze internetu i czatu GPT. No i tyle. Gdybym dzisiaj był 11 minut na Twoim miejscu i szukał szybkiej, krótkiej, konkretnej odpowiedzi jak zarobić 10 baniek w 10 lat, no to ja obejrzałbym ten materiał jeszcze raz, a przez kolejne dwa lata poświęciłbym te 2000 godzin na doprecyzowanie szczegółów. Po takich dwóch tysiącach godzin, wszystko ci się rozjaśni. Dokładnie to samo odpowiedziałby mojej osiemnastoletniej córce na tak postawione pytanie. Ale słuchajcie, co tysiąc głów, to nie jedna. Także bardzo was proszę, jeżeli dostrzegacie inne elementy, które powinny znaleźć się w takiej syntetycznej odpowiedzi, na pewno o czymś zapomniałem, o czymś nie pomyślałem, pomóżcie naszemu Jackowi. Podzielcie się tym koniecznie w komentarzu i kto wie. Może w 2033 roku zobaczymy pod tym materiałem komentarz? Zrobione. Mam 10 baniek na koncie. Także życzę Ci Jacku tego stałego serca, bo uwielbiam, gdy ludzie odnoszą sukcesy i dziękuję za ten, za ten challenge. Mam nadzieję, że może trochę dłużej niż zakładałem, ale sprostałem.